Witam serdecznie na Memoriale Tadeusza Rodzickiego, turnieju organizowanym z okazji 25-lecia GOSiR w Piasecznie. Turniej dla rocznika 2016 i młodszych, dla drużyn z powiatu piasecznickiego. Turniej, tak jak wspomniałem na początku, dla pana Tadeusza Rodzickiego, wieloletniego działacza, trenera, sportowca, współzałożyciela GOSiR-u. Ja mówię po prostu guru piasecznickiego sportu. Dziękuję bardzo serdecznie. Paweł Sawa, Jedność Żabieniec. Łukasz Kamiński, GOSiR Piaseczno. GOSiR Piaseczno to 25-letnia rodzina. Cenimy sobie bardzo współpracę z klubami sportowymi. Zajmujemy się w zasadzie obiektami w całej gminie. Zapraszamy serdecznie do ćwiczeń, do treningów, do rozgrywek. Wszyscy o to dbamy, więc myślę, że wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni i z tego dumni. Memoriału Tadeusza Rodnickiego. Dobre, dobre! Thank you.
Maciej Chojnicki, jesteśmy właśnie na pikniku z okazji 25-lecia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
Za nami trwa turniej, rodzinny turniej tenisa stołowego, który mam okazję prowadzić. Sam jako mały chłopak rozpoczynałem swoją przygodę ze sportem właśnie na obiektach Gosiru. Wtedy jeszcze na hali przy Sikorskiego 20 chodziłem na zajęcia z tenisa stołowego. Byłem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. Moim pierwszym trenerem w Piasecznie był Leszek Nowacki, który był również też pracownikiem Gosiru i prowadził sekcję szkoleniową tenisistów stołowych. Teraz taka sama rola, bądź rola podobna, przypadła też mi. Jestem pracownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odpowiadam za rozwój sportu w Piasecznie oraz organizację imprez sportowych, między innymi takich jak ta, na której się teraz znajdujemy. Przez te 25 lat Gosir bardzo się zmienił, znacząco poszerzył swoją infrastrukturę, zarządza masą obiektów, więc jest co robić. Ciągle organizujemy coraz to nowe wydarzenia sportowe, odwiedzają nas gwiazdy z wielu różnych dyscyplin sportowych. Była m.in. Otylia Jędrzejczak, był Marcin Gortat. Ale to nie tylko takie zawody, są także zawody amatorskie, rekreacyjne, które od wielu lat trwają i które Gosir wspiera, z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo się cieszymy, że mamy możliwość promocji sportu w Piasecznie. Prezes Akademii Siatkówki Tomasza Wójtowicza. Rozpoczęły się rozgrywki na 25-lecie Gosir Piaseczno. W tej chwili w kategorii rocznika 2010 rozgrywkę prowadzą zawodniczki Akademii Siatkówki Tomasza Wójtowicza i Lesznowoli. Natomiast po południu w rozgrywkach będą brały udział starsze zawodniczki z rocznika 2006-2007. Jak będziecie gotowi, to zrobimy oficjalne odliczanie. Dobrze, spokojnie. Proszę, od razu wam powiem, że dekoracja, wręczanie nagród będzie o 12:30. 3, 2, 1, start! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Powodzenia! Ale tutaj to poważny peleton jest. Nie ma żartów, mamy bardzo wielu uczestników. Łukasz, trzeba skoordynować, czy wszyscy już są? Wszyscy są ponumerowani, gotowi do wyścigów. Pamiętajcie, że mamy nagrody dla was przewidziane. Do kamery, wszystkie buźki do kamery. Będzie rolka na Instagram. To są wszyscy już? Jeszcze chwilę. Dobrze. Jesteście gotowi? To uwaga, wszyscy razem zrobimy odliczanie. 3, 2, 1 i start! Dawajcie, 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 lecimy! Jak najszybciej, jak najbezpieczniej, pełne kółeczko! Karola, zajechał.
Kochani, ostatnia prosta, ostatnia prosta. Widzimy trójkę, która rywalizuje na przodzie. Reszta goni. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Tak jest, pierwsza trójka za nami. Czekamy na resztę. Chodź, Bartusiu. Wspaniale, i szybciej, szybciej. Jadę do Jegora, kuda ty wyścig? Uwaga, nie chodzimy, bo jeździ, bo jeszcze trwa wyścig. I mamy to, kochani, wielkie brawa poproszę dla uczestników. Łukasz zapisuje wyniki. Ty to osoba nie słyszy, to zapraszamy. Wiemy, jak się nazywa? Chcesz na dwa kółka jechać? Dobra, szybcie, odpoczniemy. Może pójdziemy pokibicować piłkarzom i o 12.30 będziemy jechać. No dobra, to chyba wszyscy, prawda? Nie czekam na nikogo, także uwaga, głośno razem ze mną. 3, 2, 1 i start! Jeszcze jedno. Dziękujemy, rodzice. Śmiało. Tak jest. Ale walka trwa do końca. Walka trwa do końca. Czekamy na wszystkich. Jesteście świetnie, wam idzie, jesteście wspaniali. Pani, poproszę o brawa, poproszę o brawa. Jeszcze troszeczkę, jeszcze kawałek. Bardzo dziękuję i aplauz, aplauz, aplauz. Gratuluję wszystkim uczestnikom i widzimy się za 10 minut. Uwaga, uwaga. Gramy fanfary. Trzecie miejsce zajęła Łucja Nowak. Drugie miejsce zajął Staś Szot. Wielkie brawa dla Stasia. I zapraszam cię na podium, na drugie miejsce. Pierwsze miejsce, Igor Galas. Gratuluję, Igor, i zapraszam na numer 1. I teraz od pana dyrektora Marka Froncza będą wręczone medale za zwycięstwo pamiątkowe z okazji 25-lecia Gosiru naszego Piaseczyńskiego. Także gratulujemy wygranej. I zapraszamy rodziców na pamiątkowe zdjęcie. I brawo! Bardzo wam dziękujemy. Gratuluję. Trzecie miejsce zajął Gabriel Kowalski. Gratuluję i zapraszam. Drugie miejsce zajęła Barbara Sasin. Zapraszam na podium. I brawa, brawa, cały czas brawa. Klaszczemy w rytm muzyki. I pierwsze miejsce zajął Franciszek Suczyk. Zapraszam cię na jedyneczkę. I
Pan dyrektor Marek Frącz wręczy medale. Brawo, brawo, brawo! Dla wszystkich brawo! Wszyscy jesteście zwycięzcami. Za pierwsze miejsce zarobkowa nagroda pani dr Ireny Elis od Decathlonu i pamiątkowa opaska na 25-lecie Gosiru. Rodziców zapraszam jako fotoreporterów na fotkę. Sprawdźcie, czy ze złota. Możecie pomachać, wesoło. Pamiętajcie, że zarobimy, za chwilę robimy dogrywkę. Jeszcze raz się przejedziemy, bo dzień jest piękny, trzeba go wykorzystać. I mamy ostatnią konkurencję, w której były oficjalne nagrody. Uwaga, dwa okrążenia, najdłuższy dystans. Trzecie miejsce zajął Gabriel Kowalski ponownie. Zapraszam cię. Drugie miejsce zajął również już przeze mnie wymieniony Franciszek Suczyk. Zapraszam cię na dwójeczkę. Ale gdzie ty brawa, no? I pierwsze miejsce. Jagor Borawski, gratuluję. Skakuj na podium i pan dyrektor Marek Frącz wręcza medale. Specjalna za każde pierwsze miejsce, coś ekstra, także zapraszam fotoreporterów na grupę foto. Tak, tak, chodźcie, chodźcie, śmiało na podium, oczywiście na jedynkę, bo wszyscy tak naprawdę wygrali się, rodzice wam zrobią super zdjęcie do albumu. Też możecie na scenie stanąć, nie ma problemu. Gdzie te oklaski? Kto nie robi zdjęć, to klaszcze. Zrobimy trzy kółka, dobrze? Rodzice, jak mają ochotę, mogą biegać z kamerami, z aparatami, ze swoimi pociechami. Tylko tak, żeby było bezpiecznie, dobrze? Na tyle się mogę zgodzić. Tak, żeby było bezpiecznie, także uwaga. Dwa, jeden i start! Ale spokojnie, bo kółka są aż trzy. Szybciej, wyżej, mocniej. Dawajcie. Bitwa trzy kółka, najdłuższy w historii Piasteczna. Nie ma żartów. Trzecie miejsce zajął Ignacy Nowak. Wielkie brawa, zapraszam na podium. Oni, czyli drugie miejsce, Leon Kowalski. Wielkie brawa. Zapraszam na drugie miejsce na podium. Uwaga, uwaga, gramy fanfary. Pierwsze miejsce, Łucja Byczkowska. Gratuluję ci, Łucja, i zapraszam na jedyneczkę. I prosimy pana Marka i pana Maćka o wręczenie nagród specjalnych, medali, kubków pamiątkowych na 25-lecie Kosiru. Pamiętajcie, że to nie jest koniec atrakcji na dzisiaj. Cały czas
czas. Jest siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, kolarstwo. Za chwilę, jak skończymy tą dekorację, przejdziemy do dekoracji tenisa stołowego i będzie można pograć sobie na hali bez problemu przez 2 godziny właśnie w ping-ponga. Zapraszam rodziców na zdjęcie bliżej sceny. Fantastycznie, bardzo wam dziękujemy. Przejdziemy do dekoracji ping-pongistów. Mam już wyniki w tenisie stołowym. Także jeżeli wszystkich uczestników tutaj konkurencji w tenisie stołowym nie ma, to zapraszam całą rodzinę Dukalskich. Wielkie brawa dla was. Zróbcie dla nich brawa i na trójeczkę zapraszam. I drugie miejsce. Rodzina Gbiorczyków. Zapraszam panów. No i tym razem niepokonani okazali się. Ludzie z rodziny Jankowskiej. Wielkie brawa dla was, panowie. Zapraszam na jedyneczkę. I oto dla was nagrody. Każdy dostaje medale pamiątkowa za pierwsze miejsce od naszych sponsorów, od Decathlonu, od pani dr Ireny Eris i pamiątkowa opaska. Chwila dla fotoreporterów. Bardzo wam dziękuję, panowie. Gratuluję. I pamiętajcie, że teraz tenis stołowy przyjmuje formułę Open, czyli każdy może iść na halę sportową i zagrać sobie na luzie. Ojciec kieruje? Tak. A, dobrze. Rzeczy organizacyjnych. Po zakończeniu tych ostatnich rozgrywek wszystkie drużyny wraz z trenerami będziemy prosili, aby poszły w kierunku sceny głównej, najlepiej na trybunę krytą. Tam będziemy przekazywali wszystkie informacje. Uwaga, chodźcie! Uwaga, chodźcie, Jasiu!
wypłynęliśmy sobie najprostszą naszą trasą, aczkolwiek troszkę się chyba zmęczyliście, czy nie? Czyli następnym razem bierzemy dłuższą trasę. Dzisiaj płynęliśmy z Gołkowa do portu Stadion w Piasecznie, 7 km, 3 godziny w pięknej przyrodzie. Zapraszam was też na dłuższe trasy. Można płynąć z Łosia do Piaseczna, z Bogatek, z Głoskowa. Najdłuższa trasa to jest pływanie, kajakowanie 6-8 godzin. Trochę jest przeszkód naturalnych. Zapraszam was serdecznie. A teraz całą naszą wycieczkę zapraszam tutaj na podium. Będzie wręczanie medali i chyba jeszcze jakiś pamiątek. Zapraszam was serdecznie. Wręcza pan dyrektor Marek Frąż, dyrektor Gosiru, przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Obłoza i Szymon Kowalewski, prezes Grawitacja Dance Academy. Każdego jest medal pamiątkowy z okazji 25-lecia Gosiru. Specjalny, wyjątkowy, unikalny. I oryginalny kubek z dyscypliną sportu waszą. Każdy ma inną. I wy macie oczywiście z kajaczki. Bardzo dziękujemy i wielkie brawa dla kajakarzy. Na początek LKS Perła Złotokłos. Wielkie brawa. Kacper Morgaś, Zalewski Wojciech, Redę Michał, Bartosz Gregorowi. Tutaj MKS Korona Góra Kalwaria. Wielkie gratulacje. Maksymilian Król, Jakub Kociszewski, Jan Orłowski, Tymoteusz Smolarczyk, Bartosz Sadowski, Filip Leśniak, Mikołaj Dzwończyk, Zosia Dzwończyk. Zapraszam tutaj na murawę. I kolejna drużyna, FC Bobrowiec. Wielkie gratulacje. Olek Moszumański, Maurycy Wierzbicki, Igor. Zenek Stawoczyk, Nikodem Nowakowski, Antek Włodarczyk, Miłosz Smułka i Oskar Głowacki. Kolejna drużyna LKS Jedność Żabieniec. Wielkie brawa! Zapraszam. Adam Zenteler, Gustaw Kasztankiewicz, Jan Madetko, Ernest Jakubczak, Karol Świętek,
Mikołaj Waślewski, Antek Skracki, Wojtek Ostrzyżek i Andrzej Kutera. A teraz pozwolę sobie oddać głos panu Piotrowi Rudnickiemu. A ja muszę was i Patrykowi Wnuczkowi pana Tadeusza Rudnickiego. Poproszę o wielkie brawa i oddaję mikrofon. Halo, halo, dziękuję wam za udział w memoriału Tadeusza Rudnickiego. Dziękuję. Myślę, że było fajnie. Fajnie. Grało się fajnie. Tak. No i tak samo chciałbym podziękować, no oczywiście za mojego tatę, za udział, no i żebyście, no wiadomo, w przyszłości grali jak najdłużej w tą piłkę nożną. Jak najdłużej osiągnęli przynajmniej średnią umiejętność. I życzę wam wszystkiego dobrego, no i co, no, wszystkiego najlepszego na tej drodze piłkarskiej. No i proszę, tutaj odbieramy nagrody za udział w turnieju. Jeszcze raz? Poproszę trenerów. Zapraszam tutaj też trenerów do... Wszystkim mogli zrobić zdjęcie, bo każdy jest wygrany, tak? To już za chwilę, jak tylko zostaną wręczone nagrody, wszystkie drużyny zejdą i pojedynczo każda drużyna na pierwsze miejsce i wtedy państwo zrobicie wspaniałe fotki zwycięzców turnieju. Także już za chwileczkę. Tak, jak tylko nagrody będą rozdane, to ja będę czytał drużynami dla higieny i wtedy będziemy stawać na najwyższym miejscu podium na pamiątkowe zdjęcie. Teraz zapraszam na podium MKS Piaseczno na grupowe zdjęcie. Fantastycznie mamy to. Teraz zapraszam MKS Koronę Góra Kalwaria. Piotr Rudnicki, syn Tadeusza Rudnickiego. Chciałem podziękować wszystkim klubom za udział w tym turnieju. Walka była fajna, dzieci się fajnie bawiły, pograły troszeczkę w piłeczkę, fajnie się bawili. No i chciałbym życzyć im no, wszystkiego najlepszego w tym swoim sporcie, czyli w grze piłce nożnej, żeby podnosili swoje umiejętności jak najlepiej i grali w piłkę do kiedy mogą. Dziękuję bardzo. Myślę, że dziadek czuwał nad tym całym turniejem i będzie coraz więcej takich imprez organizowanych. Start.
Dobrze, za chwileczkę będziemy wręczać. Drugie miejsce. Polak Maja i Oliwia Olawa Zofia. A STW. I pierwsze miejsce ASTW. Kozłowska Agata i Wójtowicz Klara. Brawo. Natomiast czwarte, piąte, szóste miejsce zapraszam tu po tej stronie, koło trzeciego. Gratulujemy serdecznie. Tutaj stańcie, nie za panami, tylko tu, żeby medal żebyście dostały. Wszystkie dziewczęta dostają medal okolicznościowy, natomiast zwyciężczynie dostaną jeszcze pakiet nagrodowy i kubek okolicznościowy. Ja oddam głos pani trenerce, proszę bardzo. Rozegraliśmy dzisiaj turniej plażowy siatkówki żeńskiej w dwóch kategoriach. Jednej U13 dla dziewczynek nieco młodszych,
drugą, jak teraz widzimy, dla zawodniczek nieco starszych, U17. Bardzo się cieszymy z tej możliwości, że zawodniczki naszego klubu oraz innych z gminy Piaseczno miały okazję sprawdzić swoje możliwości, to jak, w jakiej jakości prowadzimy treningi na co dzień, na hali, na plaży. Jak widać, chyba wszystko z dziewczynami jest w porządku ze względu na osiągane wyniki, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w treningach Akademii Siatkówki Tomasza Wójtowicza i za możliwość przeprowadzenia tego turnieju. Dziękujemy serdecznie. Panią trener też zapraszamy tam na pierwsze miejsce, też medal dostanie. Panie Robercie, też zapraszamy tutaj, też medal, oczywiście, brawo, brawo, brawo dla pana Roberta. Zaangażowanie. Stańcie na podium, mamy dla was wyjątkowe prezenty. Mamy dla was specjalnie medal okolicznościowy i kubek z naszym piaseczyńskim barankiem, gdzie jest dorzucona wasza dyscyplina sportu, czyli wiadomo, kosz. Pamiątkowe zdjęcie również. Ekstra, bardzo wam dziękuję. Wiem, że fajnie, że jesteście pierwsi, bo macie chyba jeszcze trochę pracy. Dlatego tak pomyśleliśmy, że to będzie płynnie działało. Trzecie miejsce, Forever Piaseczno! Wielkie brawa! Teraz oczywiście mamy dziewczynki, potem przejdziemy do chłopców, ale chłopcy jeszcze grają w kosza. Drugie miejsce, uwaga! Kołacz Basket! Zapraszam was na podium. Medale pamiątkowe wręczy pan przewodniczący. Przewodniczący Rady Miejskiej Piaseczny Piotr Obłoza i pan dyrektor Marek Frącz. I pierwsze miejsce drużyna Basket. Zróbcie dla nich wielkie brawa. Dziewczyny, gratuluję. Dostaniecie nagrodę, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Teraz się do zdjęcia uśmiechnijcie. Weźcie swoje medale w dłoń. Wypnijcie szeroko przed siebie. Pochwalcie się. I robimy pamiątkową fotę. No i wspaniale, mamy to. Drugie miejsce, Basket. No i pierwsze, uwaga, uwaga! Wróbelki! Gratuluję! Dawaj!
zapraszamy po medale, oczywiście. Dla najlepszych dziewczyn, co grają w kosza, w piasecznej i nie tylko. Pamiątkowa fotka od rodziców i fotoreporterów. Pełnię funkcję trenera i założyciela. Założycielem jeszcze, oprócz mnie, piłki ręcznej w Piasecznie i klubu Wiktoria Piaseczno jest pani Elżbieta Lenart, która pełni funkcję prezesa, jak i Dawid Langowski, który też jest w zarządzie klubu, zarządza razem z nami i też jest trenerem. Także tutaj we trzech prowadzimy klub w trójkę. Od roku 2014. W obecnej chwili możemy się pochwalić wieloma medalami już nawet rangi ogólnopolskiej. Jest Janek? Tu na trzecie miejsce zapraszamy cię. Drugie miejsce Maja Zaborowska. Super, brawo. Pierwsze miejsce Zosia Górecka. Wszystkie dzieci dostają medale za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i kubeczki okolicznościowe z barankiem piłkarzem ręcznym. A za pierwsze miejsce mamy jeszcze pakiet nagrodowy, gdzie między innymi jest karta podarunkowa do Decathlonu za 100 zł, super opaska na głowę na trening, kosmetyk, baton energetyczny. Gratulacje. Drugie miejsce Maja Dziadosz. Dziadosz, dobrze? Maja. Brawo, Maja. I pierwsze miejsce Laura Fitz. Brawo, gratulujemy. Gratulujemy. Brawo, Zuzia. I pierwsze miejsce Karol Jezierski. Brawo. Gangnam Style. Nadia Kosierkiewicz. Drugie miejsce Ola Cukiernik. I pierwsze miejsce Hania Leśniewicz. Ale czy ja rozumiem?
rozumiem, że Ola też będzie. Czyli weźmiesz, panie trenerze, pan weźmie dla niej upominek, dobrze. Gratulujemy serdecznie. Brawo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy tu wszystkich na trawkę. Medal będzie wręczony. Kochani, też dla wszystkich mężczyzn, proszę panie dyrektorze, pan będzie wręczał. Wszyscy panowie dostaną voucher o wysokości 200 zł dla mężczyzn do firmy, do salonu kosmetycznego Defil Concept. Dla mężczyzn, tak, a pan obłoza Piotr wręczy dla kobiet. A najpierw zdjęcie. Dla kobiet. Trzecie miejsce wśród pań, Katarzyna Nowakowska. Mam nadzieję, że nie przekręciłam. Pani Kasia, trzecie miejsce, zapraszamy na podium. Na podium, tak. Drugie miejsce, pani Natalia Bekuszewska. I pierwsze miejsce, Małgorzata Kołu. Brawo. Pakiet nagrodowy, gratulujemy. Dziękujemy serdecznie. Na jedyneczkę może wejdźcie, żeby wszystkie były na pierwszym miejscu. Tak fajne zdjęcie będzie. Uwaga, bo tu kamerują. Kamerują, tak, tak. Kamerują. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy teraz panów. Trzecie miejsce. Kostik, czy dobrze czytam? Kostian, tak, zapraszamy. Trzecie miejsce. Drugie miejsce, pan Radosław. Brawo. I pierwsze miejsce, pan Tomasz. Zapraszamy. Tu także już medale panowie dostali, vouchery, więc pierwsze miejsce jeszcze będzie uhonorowane. Gratulujemy serdecznie. Co może wszystkich teraz, Kasiu, zrobimy sobie wspólne zdjęcie, dobra? Więc tutaj chodźcie wszyscy, bo pamiątkowe zdjęcie zrobimy wszyscy. Zapraszam wszystkich. Piąte miejsce zajęli Lakersi. Zapraszam was tutaj przed scenę. Dostaniecie teraz medale. Jeszcze mam trzy miejsca i jeszcze jedną dzisiaj ostatnią konkurencję. Jeżeli jest pan Krzysztof Chłopułowski, to też chcemy pana zaprosić przed scenę. Wielkie brawa, zapraszam. To jest prezes MUX Piaseczno. Wielkie brawa, zapraszam pana. Poprosimy pana o wsparcie przy wręczaniu medali. No to kolejna drużyna. Trzecie miejsce. Nizioł. Wielkie brawa. Gratulujemy.
I drugie miejsce Tukany. Wielkie brawa, chłopcy, zapraszamy na podium. I od razu na pozycję pierwszą, numer jeden, na najwyższym miejscu na podium, Mux Piaseczno. Wielkie brawa! Także teraz pamiątkowe zdjęcie, zapraszamy opiekunów prawnych, rodziców, trenerów, kuzynów. Zapraszamy tak dalej, też czwarte tak miejsce tutaj na podium. Oczywiście. Dawajcie, żeby wszyscy się zmieścili na podium. Ale jest pan Krzyś Chrzanowski, który też bardzo zawsze się angażuje. Zapraszamy, panie zapraszamy, Krzysiu. Zapraszamy. Działacz sportowy Mux Piaseczno. A ja chciałabym tu pochwalić te piękne fanfary, które brzmią. Zostały skomponowane przez oto tego pana skromnego, Martina Rosę. Podkupimy mu te fanfary. Trzeba mnie zatrudniać. Dobra. Kochani, wielkie brawa. Super. Chłopcy, dziękujemy. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Przechodzimy do ostatniej kategorii. Teraz będą chłopcy poniżej 13 roku życia. I tu mamy 5 drużyn. Na piątym miejscu, o wyjątkowej nazwie, Północno-Zachodnia Republika Szpanu. No to czwarte miejsce od razu. Szykuje się Faceci w bieli. Zapraszam pod scenę. I trzecie miejsce. Gang Rodrigueza. Zapraszam na podium, chłopcy. Zapraszam na podium, zapraszam. I od razu drugie miejsce też zapraszam. Drużyna Niebombiki. Gratulujemy, gratulujemy. I one and only, drużyna numer jeden. Kisielki, wielkie brawa, najwyższe miejsce na podium i wielkie zakończenie 25-lecia Gosiru odchodów na sportowo. Ostatnia dekoracja, wielkie brawa! Także po dekoracji zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Zaproszę was do centrum, jak już każdy będzie miał medal pamiątkowy. Będzie chwila dla fotoreporterów. To ja poproszę naszych oficjeli na scenę, żeby uroczyście zakończyć cały piknik z urodzin, z okazji urodzin 25. Gosiru. Oddaję głos. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że niestety, ale piknik sportowy z okazji 25-lecia Gosir Piaseczno dobiegł końca. Także, ale pasja sportowa zostaje z nami cały czas. Zapraszamy zawsze do Gosiru, do Piaseczna. Piaseczno sportem stoi. Tak. I co dobre, to szybko się kończy. 25 lat też minęło, nie wiadomo kiedy. Dzisiejsze spotkanie, bardzo za nie dziękujemy. Przyjaciołom Gosiru bardzo, bardzo dziękujemy. Na cześć przyjaciół Gosiru, hip hip, hip hip, hip hip. Bardzo dziękujemy, życzymy powodzenia, zdrowia, pomyślności sportowej, nie tylko. Do zobaczenia przy najbliższej okazji. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, skoro jeszcze jest chwilę, jesteśmy i to w takim fajnym koszykarskim gronie, to mamy tu jednego przyjaciela. Wojciecha Makowskiego, tak? Jest Wojtek z nami? Jest. Jest. Współtwórca sukcesów naszej piasecznej koszykówki. Wojciechu, bardzo się za to wszystko dziękujemy. I na pamiąteczkę taka mała nasza charakterystyczna statuetka. Powodzenia!